Tak więc kochani, dotarliśmy do Hongkongu, tutaj jest tyle ludzi, to po prostu jest jakaś miastka. Ale do dodatku każdy idzie wolno, nigdzie się nie śpieszy. Idziemy też pozwiedzać, bo to duże, duże miasto. Powoli dobiega koniec naszej podróży. Dotarliśmy do Hongkongu. Pogoda, no w sumie dzisiaj jest troszkę chłodniej, tak więc nie ma tych plaż. Zobaczymy, co Hongkong ma dla nas do zaoferowania. Po tej całej bieganinie, leżeniu, opalaniu, słońcu odpoczniemy sobie 3 dni, no i wracamy do domku. Nie odpocznij, bo tu będzie bieganina. No dobra, ja ci nie pozwolę na to, już starczy, ileż można, nie? Tak się ubrała moja gwiazdeczka, stary chłop. Dzień, otóż dzisiejszy wygląda tak, że wybraliśmy sobie na spacer w góry. 1500 metrów nad poziomem morza. To miało być autobusem, ale autobus miał nie jeździć. A i w ogóle. I był drogi, więc mówimy, a przejdźmy się, co to jest. Nie był drogi, okazało się, ale dobra, 6 zł zaszczędziliśmy. Ale dobra, długo nie było, ktoś powiedział, że nie jeździ, więc nie wiedzieliśmy, ile będziemy czekać, więc poszliśmy. Ale jest bardzo stromo. Aktualnie umieramy, bo tu jest naprawdę stromo i się leży cały czas. No dobrze. Cały czas w ten sposób. Wiórek nam umiera. Się denerwuje. Powiem wam, że to miejsce naprawdę jest mega, mega wyjątkowe. Na tym, w tych kilku budynkach mieszkają naprawdę tysiące ludzi ogólnie. To jest naokoło i tu są budynki. W Hongkongu mieszka 7 tysięcy ludzi. A, na kilometr kwadratowy. Na kilometr. Pół dużo.
Zobaczcie, jak to wygląda. Multum, multum, multum. Naokoło, naokoło, naokoło mnie. Wszędzie są budynki. Wow. Ale jak widzieliście u nas na filmach, po prostu tutaj ludzi jest multum. Przejść przez ulicę, po prostu jakiś jest ewenement. Kolejna rzecz. Hongkong to miasto schodków. Miliarda schodków. Nie ma normalnie przejścia. Prostą gdzieś linią nie. Wszędzie zapierdzielasz albo w dół, albo do góry. Po schodach. I to są dosyć wysokie, strome schody. Tamci towarzysze mojej wyprawy zmierają. Ja wspieram, buja. Ja staram się jakoś do końca dotrzeć, aczkolwiek to nie jest proste. Plus jest takie, że jest powiedzmy chłodno, bo jest 26 stopni, lekki wiaterek, chmurki. Bo mogło być 32 w cieniu. Kiedy na słońcu nawet nie chcemy myśleć, ile mogłoby być. Więc pogoda nam się udała, schody nie bardzo. Tutaj też jest kolejka prawie jak do manekina. Stoją, o Boże, tam ze 100 osób. Nie wiem, jakie tam jest jedzenie, ale po prostu czekają na coś. Nie wiem, co tutaj może być wybitnego, bo jedzenie jest, kurczę, średnie. Podwojach, nareszcie znalazłem swoją tajską kuchnię. Tajska, kurczę, kuchnia. Yellow. Co ty curry masz? Uwielbiam. Yellow curry? No. Uwielbiam. Smakuje jak yellow curry. Ty, wuju, co wziąłeś? Pyszne, zielone curry z kurczakiem, pyszne. Ja wziąłem tom yang. Zupka. Nom, 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 nom. Hongkong nam nie służy, bo dzisiaj znowu coś drży, a wybraliśmy się na wycieczkę w okolice Hongkongu. Są tutaj piaski, plaże, surferzy, łódeczki, palmy. Bardzo ładnie, ale niestety pogoda jest średnia. Słynna Stanley plaża. Gdyby faktycznie było ciepło, to byłoby naprawdę bardzo uroczo, bo tutaj jezdni się opalać. Tam no są kamienie, ale tam dalej są plaże. I tam, więc... Ładnie urokliwie, ale... Ostatni dzień naszego pobytu w Hongkongu. Zaczęliśmy od muzeum w Hongkongu. Wejście jest za free. Jest sporo do zwiedzania. Więc ogólnie zaczęliśmy powroty, bo lot mamy dopiero o pierwszej w nocy, więc musimy sobie jakoś zagospodarować dzień, więc muzea, spacery, parki.
szczególnie w tym muzeum jest pokazane to, jak Chiny rosły w siłę, jak Hongkong tak naprawdę rósł w siłę od czasów bardzo, bardzo dawnych, się rozwijał, jak ewoluował. Różne obrządki są pokazane, no takie ogólnie pierdółki z ich kultury. Drzewko życzeń, mi się ktoś tam sobie na karteczce na bas grał, no i powiesił najwyżej jak dosięgnął. Tak znaczy tam wysoko, później przewyższają. Może, albo to palą po prostu, wywalamy śmietnika. Bo tego by już wisiało pewnie. Ale zobacz, to jest coś takiego. To jest przykład, jest takie drzewo życzeń, jest na Swan Village w Taipo. To tam mógł się pojechać. Może wtedy by się spełniły. Tu jest, dobrze. Ten wisi. Całość muzeum zajmuje dwa piętra, tak? Dwa czy trzy piętra. Spokojnie półtorej godziny tutaj można poświęcić, tak jak już mówiłem, wstęp darmowy. No cała historia Hongkonga, o Hongkongu od początku, prehistoryczne, aż do czasów oddania Hongkongu Chinom, tak więc sądzę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Fajne są zrobione, jak wyglądały apteki kiedyś. Mi się strasznie podoba w ich kulturze ta czerwień, te kolory. Te śmieszne wygibasy, te czarodzieje, czarnoksiężniki, wiesz. Lampiony, te. Tak? Nie lampiony, te bogi, boginie. W sensie kolorowo. Ciekawe, jak to jest naprawdę. Fajnie, ceremonia ślubu była pokazana, ceremonia, jak tutaj wchodzą urodziny dzieci. No, coś na pewno, każdy znajdzie na pewno coś dla siebie, coś, co go zainteresuje. Tak, to nie było takie typowe muzeum z jakimiś śmieciami, wykopaliskami, tylko tak ogólnie pokazane życie, historia. Hongkong. Szliśmy i doszliśmy do Kowloon Wallet City Park. To jest taki park zrobiony ku pamięci. Tutaj kiedyś było takie osiedle, tak? Tam blokowisko paskudne, takie wielkie, obrzydliwe. Mnóstwo ludzi tutaj mieszkało. Mówią, że nawet do 30-50 tysięcy ludzi tutaj mieszkało. Później to zburzyli i jest taki park. O 2 milionach. Ale 2 milionów na kilometr kwadratowy, kochani. No dobrze, to kilometr kwadratowy. 2 miliona, to tutaj mieszka. Ale to było blok. Musimy później nagrać to, jak wyglądało to blokowisko. Paskudny taki potwór, taki stał. Monstrum, budynek na budynku. Praktycznie ci ludzie nie mieli dostępu do światła, ci co mieszkali na niżej. No i zrobili coś takiego. W 93 rozwalili to całe blokowisko, wysiedli ludzi, dali im odszkodowania i postawili tutaj piękny park. Tak. Z bonsajami. Mam ziemniaczki z kurczakiem, choć tutaj kurczaka wiecznie zawsze mało. Ale jak ziemniaczki to są pyszne. Ładnie wygląda. Jest smaczne. Mam też ryżu i makaronu.